Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na kanale Domek na Wzgórzu. Dziś poopowiadam Wam trochę o naszym drenażu, jaki stosujemy za steropianem, tak żeby odprowadzić wodę za naszego muru oporowego, czy tam spod płyty tej górnej fundamentowej. Tak, wodę, która może chcieć spływać ze zbocza i gdzieś tam na dole się zatrzymać, tak, po to, żeby użyć trochę też tej izolacji przeciwwodnej, którą mamy na ścianie. Bo mamy ją typu średniego, musimy zrobić tam papę, klej na całe ściany, co byłoby też dobre rozwiązanie, wiadomo, dużo droższe niż ta izolacja średnia, ale jakby nie zmieniłoby faktu to, że nadal mamy parcie hydrostatyczne na ścianę, które mogłoby z czasem też wpływać jakieś tam niekorzystnie, czy po prostu woda może chcieć przepływać pod fundamentem i po prostu drenować i wypłukiwać wszystkie drobne części z gruntu. Więc najlepiej się po prostu tej wody bezpośrednio pozbyć od razu, czyli mówię, zastosowanie drenażu, po prostu pozbycie się tej wody na zewnątrz. Więc teraz opowiadam Wam, jak my to zrobiliśmy, jak my to rozwiązaliśmy. Więc zwracamy kamerę, pokazuję Wam to wszystko na dole. Tak, widzieliście na ostatnich nawet dwóch filmach, bo tak naprawdę wszystko skręcone w ciągu jednego dnia, ale to niestety nie ma innego wyjścia, bo wszystkie prace idą ze sobą równolegle. I jeszcze mówię, będzie jeden film, kolejny o zasypywaniu, bo również uważam, że to jest bardzo istotne, jak zasypywać w taki mur oporowy, tak, tu widzicie, że z jednej strony mamy dziurę, a z drugiej strony zasypujemy, czy dziurę, w sensie pomieszczenia, tak, z drugiej strony zasypujemy. Wiadomo, będzie to bardziej spektakularne jakby wyżej, ale to mówię, opowiem Wam częściowo teraz, a częściowo wyżej. No ale dobra, to już nie uprzedzam następnego filmu. Tak, tutaj o, widzicie, jest szmata, tak, biała, w sumie biała szmata, to jest geowłóknina separacyjna, specjalna geowłóknina, taka mówię, grubsza do drenażu. Są różne typy drenażu, jakie można wykonać w koło fundamentów, tak? Można tak zwana rura drenarska, jakby na wszystkim najbardziej znana, najbardziej popularna, którą po prostu układa się gdzieś tam w połowie wysokości fundamentu, tak? Czy ławy, czy płyty fundamentowej. No i prowadzi się ze spadkiem, tak, żeby mówię, odprowadzała wodę. No, ja tak do końca nie jestem tego przekonany, czy tam raczej. Wolałem zrobić coś innego. Coś, co jakby jest prostsze i łatwiejsze moim zdaniem w wykonaniu niż ułożenie tej rury, bo rurę też trzeba zasypać, no bo producent niby twierdzi, że nie, no ale to mówię, zaraz się okaże, że cała gołowłóknina się otula rurę, się zapcha, więc tak naprawdę drenaż po pewnym czasie przestaje działać. Taki drenaż jak ja zrobiłem, to mówię, drenaż, w którym nie ma rury, w którym jest tylko sam kamień, w naszym przypadku sam gryz, taki granitowy, i jest po prostu owinięty gołowłókniną. Taką po prostu zwykłą gołowłókniną. Różne sposoby, jak to można zawinąć. Zawsze trzeba pamiętać, że muszą być zachowane zakłady. I tak zrobiony zakład, żeby nigdzie żaden grunt niepożądany, drobny, nie wpłynął nam do środka. Więc w naszym przypadku jest tak, że jedna zostaje wyciągnięta jest jakby z tej strony, tak, a tamta nadchodzi w drugą stronę. Więc żeby przedostać się do środka, to musiałaby tak sobie syfek wpływać. Więc to znaczy nie ma takiej opcji. No i tam jest sukcesywnie, jak będzie wyżej ciągnięte, to będzie podciągana tego, będzie ta podciągana tego włóknina. Do jakiej wysokości będziemy ją robić? No to naprawdę powiem, na ile starczy nam kamienia, bo zamówiłem 10 ton granitu, znaczy tego gryzu granitowego, więc tak naprawdę na tyle wykonamy, tak? I jaki robimy odcinek? Tutaj cały ten odcinek pod murem oporowym. Tak, tak. I tutaj zrobimy po prostu samą zwykłą belkę, no bo tam zawsze mogę do tego się dostać. I mówię, w tym momencie nie chcę robić takiej dużej, tak? Co mam na myśli, mówiąc belkę? Czyli po prostu mówię taki, zasypię taką mały element, nie wiem, z 10 na 20 cm. Po prostu wykonam tak, że woda będzie, nawet jak się pojawi tutaj, tak, spłynie w tym miejscu i nie będzie chciała trafić w tą stronę, no to przepłynie na samym dole z jakimś tam spadkiem, po prostu się przesączy. Jak to wygląda, jak utrzymać wymiar, tak? Ile my tutaj mamy? Mamy tutaj 10 cm. Czy powinno być 10, czy powinno być 20, czy powinno być 5? No,
nie ma to na, jakby, no nie jest to nigdzie określone, czy ja nie znalazłem nigdzie wytycznych, jak to powinno wyglądać. Ogólnie chodzi o to, żeby woda, która się zbierze w jakby na danej strefie, także na danym obszarze, czyli jak my tutaj mamy przed naszym tutaj murem, to żeby cała ta woda w najgorszej sytuacji była w stanie przepłynąć przez ten kamień. Kamień ważne jest, żeby był no, przesiany, tak, żeby była jedna frakcja tego kamienia. W naszym przypadku tu jest 8 chyba 16, tak? Tak, 8 16 mm. Dobrze, bo mówię, dobrze mówię, 8 16 mm. Już nie pamiętam, już jakiś czas temu zamawiałem i mówię, że mi wyleciało z głowy. I mówię, on tak naprawdę jest tak tylko tyle, co mówię, gdzieś tam łopatką czy ręką do gęszczonek z wiadra wysypywany, bo to mówię, chłopaki naprawdę wszystko robią ręcznie, łącznie z zasypaniem tego fundamentu, więc to mówię, no nie będzie z tym większego problemu, a tym bardziej mówię, 10 cm przy ścianie, no nie ma to większego znaczenia, bo i tak w tym miejscu będzie płyta. No więc to nie musi być tam super dogęszczone. Na tym bardziej, no jedna frakcja kamienia się nigdy nie dogęści, nie ma takiej opcji, mówię, zawsze staną wolne przestrzenie, które się nie dogęszczą. Jaka jest minimalna wysokość, jaką chcemy uzyskać na tym, powiedzmy, w tą stronę, tak, na tym drenażu, to jest tak z metr. I na końcu grudzimy tylko metra, po prostu gałowłókniny pozawijamy w jedną, w drugą stronę i już normalnie dojedziemy kruszywem do samego styroduru, tak? Czy tam potem dołożymy folię kubełkową, no bo jak widzicie, no w tym miejscu nie ma nigdzie folii kubełkowej, nigdzie nie widać, ale też dlatego, że po pierwsze nie ma jej na budowie, a po drugie, no jeszcze nie ma nigdzie takiej potrzeby. Dobra, i teraz gdzie ta woda ma sobie spłynąć? No bo gdzieś musi odpłynąć. I tak, o, płynie. Nie ma, jest ściana, jest płyta fundamentowa, jest ściana. I co teraz? Owijać w koło? No bez sensu, bo to jest pod górę. Bez sensu. Co my zrobiliśmy? Nie pamiętam, czy mam jakieś zdjęcia, więc nie chcę teraz obiecywać, czy coś dorzucę z tych zdjęć, ale wydaje mi się, że coś miałem, chyba robiłem. Więc jak ktoś w samych zdjęciach, to zobaczycie. Tutaj jest wykonany... Chwilka. O, teraz mam tego niestety nie odsunę, bo są płyty wszędzie szalunkowe poopierane. Tu jest, żeby mamy takie jakby poszerzenie, tak? Co jest pod spodem, tak? Tu jest poszerzenie, tu jest takie zrobione jakby lej, gdzie woda po prostu sobie spływa. I pod płytą fundamentową zakopane są dwie rury. Takie mieliśmy odpady z 160 z kanalizacyjnej rury, owinięte wszystko gołowłókniną, wystawały tutaj szmata, jak mogliście zaobserwować na wcześniejszych filmach o chudziaku, czy tam mówię, opowiadałem też o tym chyba, jak zbrojenie układaliśmy, czy przed szalowaniem, więc na pewno gdzieś tam się cofniecie, tam gdzieś widzieli takie szmaty i te wszystkie szmaty, wszystkie te gołowłókniny zostały tutaj tak wyprowadzone, tak mówię, połączone z tą tutaj beleczką, czy z tym lejem, że naprawdę cała woda, która spłynie z tej strony, czy spłynie z tej strony, trafi nam pod ten syfon, który jest pod płytą. O, tu już widać lepiej. Tu jest reszta, tak? To jest tak samo, też zostawiony kawałek gałowłókniny, który tutaj już typowo rurą drenarską zostanie poprowadzony i wyprowadzony gdzieś dalej. Gdzie? Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie przemyślałem. Na razie na pewno wiem, że tu jest najniższy punkt, więc to jest jakby logiczne, żeby w tym miejscu ją wyprowadzić. I to działa, tak? Skąd wiem, że działa? Stąd wiem, że wczoraj chłopaki mówią, że jak już mieli wykonany część tego drenażu, czy część, no całe dno już było, tak? Do jakiejś tam wysokości było to wykonane. Przyszła bardzo duża ulewa i... Coś wam pokażę, żeby nie było tak, że mówię, gadam do pustej ściany. O! Przyszła bardzo duża ulewa i woda po prostu, mówię, leciała tutaj z góry, woda sobie wszędzie leciała, w każde miejsce, po prostu mówię, mnóstwo deszczu i wszystko naprawdę leciało do najniższego punktu, który akurat był drenaż. No całkiem przypadkowo drenaż był w najniższym miejscu i cała woda tędy jakby uciekała, tak? W momencie, kiedy przestało padać, oni od razu wysiedli z busa i przyszli zobaczyć, co tu się stało, czy mówię, tego nie wypukało, to mówią, że tutaj to normalnie tak woda waliła z tej strony, przy tym, że tak, przepraszam za kolokwializmy, ale mówię, no tak strasznie woda tutaj, mówię, leciała, że no wiedzą przynajmniej, że to działa. Tak mówię, całkiem przypadkowo, nawet sam tego nie wymyśliłem, żeby w ten sposób to przetestować, chociaż mówię, no bez deszczu byśmy tego nie przetestowali. Więc na pewno to działa.
Czemu nie robimy go do pełnej wysokości? Bo uważam, że nie ma sensu robić to do pełnej wysokości, bo tak czy inaczej woda zawsze jak będzie leciała, to będzie leciała na takiej zasadzie, tak? I gdzieś zawsze spłynie, nawet na samej folii kubełkowej. A, wcześniej zacząłem Wam opowiadać, jak robimy wymiar 10 cm. Wkładamy stropian, który mam pomierzony na 10 cm, OSB, sypiemy kamienia, podciągamy wyżej i tak trzymamy 10 cm. A tu chciałem Wam pokazać hałdę z naszym grysem. Czego możemy użyć zamiast grysu? Możemy użyć otoczaków, możemy użyć pospółki. Chociaż pospółki to tak mówię, niezagęszczone, nie, pospółki lepiej nie. Otoczaki. Otoczaki, a po prostu nawet jakieś grubsze kruszywo łamane. O Boże, zdyszałem się. Ale mówię, grys akurat tutaj w tej okolicy jest najtańszy, bo mówię, bo na niego są, niedaleko są kopalnie granitu, więc po prostu jest no tani, tak? No a to jest jakby najważniejsze. Nie interesowało mnie, jaki ma wygląd, no bo no teoretycznie takie, mówię, różnokolorowe, nie nadaje się na żadne jakieś tam ozdobne gdzieś tam obsypki przy mówię, jakichś tam trawnikach czy chodnikach, więc na drenaż jest to idealne. Zapłaciłem tam chyba... Ile zapłaciłem za to? 65 zł za tonę. No coś w tym stylu. Właśnie powiem, brutto chyba nawet. Nawet chyba brutto. No więc takie coś. Mówię, no można otoczaki, tak? No we Wrocławiu lepiej wychodzą otoczaki, ale mówię, no tutaj ciągnąć z Wrocławia, no to trochę jakby no nie opłaca się, tak? Więc taki gryz jest super. Więc to byłoby na tyle materiału na temat drenażu. Napiszcie mi w komentarzach, czy mam dobry pomysł, czy mam zły pomysł. A czy w sensie, no to już tak za późno, tak? Bo tak będzie wykonane. Ale mówię, no jakby bardziej się przekonałem do tego, jak mi dzisiaj chłopaki powiedzieli, że wczoraj mi robili próbę, czy Natura zrobiła mi próbę i wszystko zadziałało. Ale i tak czy inaczej, czekam na Wasze komentarze, opinie, a może ktoś na mnie nakrzyczy, powie, że zrobiłem źle. Może trochę przesadzam z tą wodą, że mówię, tak się bardzo przed nią gdzieś tam bronię i chcę jej uniknąć. Ale mówię, no woda to jest woda. Woda, mówię, nawet jak nie wyjdzie mi na ścianach wilgocią czy po prostu jakimiś mokrymi plamami, to po prostu może spowodować przesunięcie się całego fundamentu, bo to mówię, no zawsze może drobne frakcje wypłukać spod fundamentu. Więc mówię, no zapraszam Was do kolejnego filmu, w którym będziemy opowiadać o zagęszczaniu gruntu, o zasypywaniu fundamentu, bo tak naprawdę mówię, no to wszystko wykonujemy jednocześnie, więc ja też zaraz pędzę do kręcenia kolejnego filmu, który też będzie w częściach jak izolacja, dlatego że no to jest bardziej złożony i proces i będzie trwał dużo dłużej. Więc mówię, najpierw na tym odcinek kręcę jeszcze pierwszą część, pokażę Wam, bo tak mówię, no mamy też takie jedno miejsce, które jest warte pokazania i omówienia, dlatego Wam dzisiaj tylko to ja Wam to dzisiaj nagram i pokażę, a mówię, Wy to zobaczycie dopiero następnym razem z materiałem o zasypkach. Więc zapraszam do subskrybowania, śledzenia naszego kanału i do następnego razu, pa, pa.